Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Wybrałem materiały dotyczące śledztw, które zostały rozwiązane po ponad 30 latach. Te sprawy potwierdzają, że żaden sprawca nigdy nie może czuć się bezkarnie. I jak zwykle przypominam wam także o Strach Story. Dziś opublikowałem tam odcinek, w którym zawarłem historie mające związek z komunikacją miejską. Wierzcie lub nie, ale to właśnie straszne sytuacje, które wydarzyły się w tramwaju, autobusie miejskim lub w metrze, trafiają na moją skrzynkę najczęściej. Czasami aż trudno uwierzyć, jak wiele zagrożeń czeka na nas każdego dnia. Podobnych historii o dziwakach czy podejrzanych typach są setki. Ja wybrałem te, które najbardziej poruszyły moje emocje i skłoniły mnie do refleksji. Sprawdźcie nowy odcinek Strach Story na Spotify lub YouTube. Sprawa Fawn Cox. Wszystko zaczęło się od budzika, a właściwie od jego dźwięku, który dla większości ludzi jest zwykle zwiastunem nadejścia nowego dnia. Ale dla pewnej amerykańskiej rodziny tamtego lipcowego poranka stał się symbolem końca. Jako pierwsza usłyszała go matka. Dobiegał z pokoju jej najstarszego dziecka. 16-letniej dziewczynie czasami zdarzało się zaspać. Jak chyba każdemu. Dlatego kobieta weszła do sypialni córki. Towarzyszyła jej najmłodsza pociecha, której bardzo zależało, by wyciągnąć starszą siostrę z łóżka. Dla kilkulatki była to ulubiona forma zabawy. Krzyknęła do niej: „Pobudka, wstawaj!” Jednak śpiąca nastolatka nie zareagowała. Dlatego kilkulatka szybkim ruchem zdjęła z niej kołdrę. Już chciała chwycić ją za nogi i pociągnąć. Ale w ostatniej chwili powstrzymała ją matka. Kobieta dostrzegła, że jej starsza córka wbrew pozorom nie spała. Fawn leżała nieruchomo na łóżku z zamkniętymi oczami. Na jej szyi widoczne były siniaki, których nie miała dzień wcześniej. Matka zaczęła nią potrząsać, ale ona nie tylko się nie poruszyła, ale także nie oddychała. Przerażona kobieta wyprowadziła młodsze dziecko z pokoju. Nie wiedziała, co w takiej chwili powinna zrobić. Zadzwonić po pomoc czy podjąć się reanimacji. Kierując się instynktem, wybrała to pierwsze i wezwała karetkę. Po chwili ratownicy medyczni zjawili się na miejscu, ale nie mogli już nic zrobić. Dziewczyna nie żyła. Obrażenia na ciele świadczyły o tym, że do śmierci nie doszło z przyczyn naturalnych. Dlatego wezwano policję. Jakiś czas później funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zbrodni i przesłuchali domowników. Państwo Cox mieli trzy córki, z których Fawn była najstarsza. 16-latka uczęszczała do liceum. Uważano ją za miłą i uczynną dziewczynę. Nie wdawała się w konflikty i nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Niedawno zdała egzamin na prawo jazdy. Podczas wakacyjnej przerwy od szkoły pracowała w wesołym miasteczku. Sprzedawała bilety. W jej rodzinnym domu nigdy się nie przelewało. Dzieci nie dostawały kieszonkowego, więc musiały same zarobić na własne zachcianki. Nastolatka, pomimo swoich własnych potrzeb, i tak przede wszystkim starała się wspomóc finansowo rodziców. Mieszkali w Kansas City w stanie Missouri, w dość niebezpiecznej dzielnicy, w której aż roiło się od najróżniejszych gangsterów, złodziei, handlarzy, nielegalnych substancji i wszelkiej formy przemocy. Ale skromnej rodziny nie było stać na przeprowadzkę. Dlatego przez lata próbowali sobie jakoś z tym wszystkim radzić. Nie narzekali. Tym bardziej, że wcześniej nic złego ich nie spotkało. Ich dom znajdował się poza tak zwanym radarem przestępców. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że nie znajdowało się w nim nic wartego kradzieży. W dodatku, w trosce o własne bezpieczeństwo, dziewczynki nie włóczyły się nigdzie późną porą. Nie zadawały się z podejrzanymi osobami. Trzymało się też z dala od alkoholu czy innych używek. Rodzina była zżyta. Dziewczyna opiekowała się młodszym rodzeństwem, kiedy rodzice pracowali. Fundamentem tych rodzinnych relacji była przede wszystkim wiara. Wspólne modlitwy i chodzenie do kościoła. To dawało im nadzieję, że pewnego dnia ich życie zmieni się na lepsze. I nawet w najgorszych snach nie przypuszczali, że spotka ich taka tragedia.
Policjanci szybko ustalili, co wydarzyło się wieczór wcześniej. Jak już wspomniałem, pracowała w Wesołym Miasteczku, w rodzinnym mieście. 25 lipca 1989 roku skończyła zmianę po 22. Przyjechała po nią matka, zabierając ze sobą najmłodszą córkę. Kobieta nie chciała, by 16-latka wracała sama o tak późnej porze. Dojazd w obie strony zajął jej około 20 minut. Od razu po powrocie dziewczyna wzięła prysznic i położyła się spać. Następnego dnia znowu miała iść do pracy, nastawiła więc swój budzik na 9. Dom, w którym mieszkali, składał się z parteru i piętra. Na dole była sypialnia rodziców, salon, kuchnia i łazienka. Na górze dwa pokoje. Jeden należał do Fon, drugi do dwóch jej młodszych sióstr. Na piętrze była także nieczynna łazienka, która wymagała remontu. Tamtej nocy najmłodsza z dziewczynek spała na kanapie w salonie. Czasami zdarzało jej się to w upalne noce, a ta z 25 na 26 lipca właśnie do takich należała. Parter wyposażony był w klimatyzację, stąd taka decyzja. Środkowa siostra przebywała poza domem, ponieważ pracowała w tym czasie jako niania. Fon miała więc całe piętro tylko dla siebie. Cieszyła się, że nikt nie będzie jej przeszkadzać. Za ścian nie słyszała śmiechu czy rozmów swoich sióstr. Jednak o kompletnej ciszy mogła tylko pomarzyć. Wciąż słyszała dźwięk klimatyzacji dochodzący z salonu, a że był to sprzęt dość stary i wysłużony, jego głośna praca skutecznie zagłuszała inne odgłosy. Do tego stopnia, że przebywające na dole domownicy zwykle nie słyszeli, co działo się na górze. Tak też było tamtej tragicznej nocy. Do ich uszu nie doszedł żaden krzyk czy jęk, podobnie jak jakiekolwiek wołanie o pomoc. O ile takie w ogóle miało miejsce. Ale zwrócili uwagę na szczekanie psa. W szczególności zareagowała na nie dziewczynka śpiąca na kanapie, którą ten hałas obudził. Choć spojrzała wtedy na zegar, nie zapamiętała dokładnie godziny. Nie przypuszczała, że ta wiedza okaże się do czegokolwiek potrzebna. Było to na pewno po północy, być może koło pierwszej, a nawet drugiej. Pies szczekał głośniej i bardziej zajadle niż zwykle. Ale dziewczynka takie nietypowe zachowanie suczki wytłumaczyła sobie jej ciążą. W rzeczywistości zwierzę mogło alarmować, że w domu działo się coś złego. Jak doszło do zbrodni? To było jedno z najważniejszych pytań, na które śledczy musieli znaleźć odpowiedź. Już na początku wykluczyli domowników z grona osób podejrzanych. Ojciec, matka i siostry nie mieli nic wspólnego ze śmiercią. Śledczy liczyli, że sprawca pozostawił po sobie jakieś ślady. Okna w miejscu zbrodni oraz w sąsiednim pokoju nie były zamknięte. Domownicy pootwierali je w ciągu dnia i co istotne, w pobliżu domu stał stary samochód. Założyliśmy, że sprawca po nim wdrapał się do góry. Na drzwiach frontowych nie było żadnych oznak włamania. W salonie i innych pomieszczeniach na dole nie znaleziono odcisków stóp czy innych dowodów świadczących, że sprawca chociażby tamtędy przeszedł. A na parapecie w pokoju dziewczyny pozostały ślady błota. Dlatego policjanci przyjęli, że zabójca wszedł przez okno. Oprócz tego zabezpieczono całkiem sporą ilość DNA. Niewielkie i zaschnięte czerwone plamy, które okazały się krwią zamordowanej. Kilka krótkich włosów znalezionych w różnych zakątkach pomieszczenia. I ślady nasienia na pościeli. Dwa ostatnie tropy zostawił sprawca. Obecność nasienia na miejscu zbrodni oczywiście sugerowała, że przed śmiercią dziewczyna została zgwałcona. Te przypuszczenie potwierdził lekarz sądowy. Sekcja zwłok wykazała także, że 16-latka zmarła w wyniku uduszenia, prawdopodobnie gołymi rękoma. Stąd na jej szyi pojawiły się zasinienia, na które zwrócili uwagę nawet jej bliscy. Ofiara próbowała walczyć ze swoim oprawcą, ale nie miała szans. Do zgonu doszło w środku nocy, na kilka godzin przed znalezieniem ciała. Niektóre źródła podają, że sprawca odbył stosunek ze zwłokami. Pewne było tylko to, że sprawcą był mężczyzna. Wszedł do domu przez otwarte okno. Po wtargnięciu do środka rzucił się na dziewczynę, zgwałcił ją i udusił. Sposób, w jaki nastolatka umarła, skłaniał ku tezie, że zabójca kierował się motywem seksualnym. Ale wraz z pojawieniem się nowych odkryć, w tej sprawie nic już nie było takie oczywiste. Okazało się, że sprawca dokonał jeszcze kradzieży.
Z sypialni dziewczyny zniknęło radio, konsola do gry oraz kilka innych przedmiotów. W trakcie przeszukiwania całej posesji policjanci natknęli się na część z nich leżących na zewnątrz domu pod oknem. Z jakichś powodów sprawca nie zabrał ich ze sobą. To wydawało się dziwne. W końcu zadał sobie trud, aby wynieść te przedmioty z domu i nagle je zostawił? Wiele wątków tej sprawy podpowiadało śledczym, że sprawca znał rodzinę, co by oznaczało, że celowo wybrał ten konkretny dom. Wiedział, jakie mieli tradycje i zwyczaje, kto był w tamtym czasie w domu i w którym pomieszczeniu. Przeszukując sypialnię sąsiadującą z pokojem dziewczyny, policjanci odkryli znaczący szczegół. Mieściła się tam szafa na ubrania. Ktoś przeniósł z niej część ubrań. Leżały rozrzucone po podłodze. Jak ustaliliśmy, nie zrobił tego nikt z domowników. Dzięki tej informacji pojawiła się w naszych głowach nowa teoria. Zakładała ona, że sprawca wyniósł ubrania z szafy po to, by zrobić sobie miejsce. Czy schował się w niej, aby spokojnie poczekać na swoją ofiarę? Stróże prawa zaczęli się nad tym zastanawiać. Doszli do wniosku, że mógł zrobić to zanim nastolatka wróciła z pracy. W czasie, kiedy matka i siostra po nią pojechały, a w domu przebywał tylko śpiący ojciec. Więc mógł być już wcześniej w tym domu. Śledczy założyli, że prawdopodobnie orientował się, co i gdzie się znajdowało. Wiedział, kiedy ojciec kładzie się spać, kiedy matka jedzie po córkę do wesołego miasteczka, kiedy siostra ofiary wychodzi z pracy. Może nawet wiedział, że tej nocy 16-latka będzie spać sama w pokoju, że w sypialni obok nikogo nie będzie, że najmłodsza z rodziny wybrała spanie w salonie. Zebrał ze sobą kilka rzeczy, ale zarazem pozostawił coś po sobie. I nie mówię tu tylko o śladach DNA. Oprócz tego zabezpieczono wojskową czapkę z daszkiem. Rodzina potwierdziła, że ta część garderoby nie należała do żadnego z domowników, a to oznaczało, że miał ją na swojej głowie zabójca. I musiał o niej zapomnieć albo ją zgubić. Jednak nikomu z rodziny nie przychodziło do głowy, kto to mógł być. Nie mieli żadnych wrogów, podobnie jak 16-latka. Dziewczyna należała w szkole do grupy popularnych uczennic. Łatwo nawiązywała nowe znajomości. Podobała się chłopakom, ale nigdy nie zaszła nikomu za skórę. Bliscy nie mogli uwierzyć, że ktokolwiek chciałby świadomie ją skrzywdzić. Ale jednocześnie towarzyszyło im dziwne poczucie, że tak się właśnie stało. Natomiast rodzinie nie mieściło się w głowie, że ktoś mógłby chcieć ją okraść. W końcu nie należało do bogatych. Nawet można powiedzieć, że żyli na skraju ubóstwa. I chyba każdy znajomy o tym wiedział. Przedmioty, które zniknęły z ich domu, nie były wartościowe. Jeśli złodziej chciałby je sprzedać, to nie dostałby za nie zbyt wiele pieniędzy. Policjanci brali pod uwagę, że to niedoświadczony przestępca. Taki, który nie chciał za bardzo ryzykować i za cel wybrał sobie coś przystępnego i osiągalnego. Możliwe, że chciał w ogóle przekonać się, jak to jest dokonać kradzieży i rozpocząć doskonalenie swoich złodziejskich umiejętności. A może zależało mu na skrzywdzeniu dziewczyny i to stanowiło jego główny cel? Dokonał kradzieży wyłącznie przy okazji albo po to, by zmylić śledczych. I to dlatego niektóre przedmioty porzucił, bo nigdy mu na nich nie zależało. Policjanci nie mieli żadnego bezpośredniego dowodu na potwierdzenie tych tez. Dlatego musieli rozważać też inne scenariusze, według których zabójca nie znał dziewczyny i jej bliskich. Na przykład włóczył się nocą po okolicy. Targały nim silne emocje, spowodowane jakąś nieprzyjemną sytuacją. Być może znajdował się w tragicznej sytuacji materialnej. Zdesperowany potrzebował gotówki, na teraz, na zaraz. Nagle zobaczył otwarte okno i kierowany impulsem postanowił wejść do domu, by zabrać stamtąd cokolwiek, co mógłby później sprzedać. Albo był seksualnie sfrustrowany. Przeżył jakieś miłosne rozczarowanie, być może nawet bolesne odrzucenie. I wszedł tam z pragnieniem zrobienia komuś krzywdy. Chociaż przecież nie mógł mieć pewności, że w domu przebywała jakaś kobieta. Dlatego biorąc pod uwagę wersję o nieznajomym, policjanci skłaniali się raczej ku tezie, że jego pierwotny plan obejmował wyłącznie kradzież. Ale pod wpływem emocji wszystko wymknęło się spod kontroli. Policjanci przesłuchali sąsiadów. Podobnie jak w przypadku rodziców i siostry, nikt niczego nie słyszał i niczego nie widział.
Jednak jakiś czas później jeden z potencjalnych świadków zmienił swoją wersję. W końcu przyznał, że ma cenne informacje. Nie wiadomo, kto to był i co dokładnie przekazał policji, ale słowa tej osoby doprowadziły do zatrzymania trzech młodych mężczyzn. Timothy, Christopher i Leonard byli 2 lata starsi od ofiary. Uczęszczali niegdyś do tego samego liceum co ona. Stamtąd ją znali. Przynajmniej jeden z nich podobno należał do gangu działającego w okolicy. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty związane z włamaniem, morderstwem i zgwałceniem. W ich domach odnaleziono przedmioty wyniesione z pokoju ofiary. Jednak początkowo żaden z nich nie przyznał się do winy. W późniejszym czasie jeden z nich postanowił współpracować z policją. Jego nazwisko nie zostało ujawnione opinii publicznej. Według jego słów, wspólnie z pozostałymi, włamał się do domu Coxów. Ukradli kilka rzeczy, ale nikomu nie zrobili krzywdy. Policjanci namawiali go do mówienia. Proponowali, że jeśli będzie dalej z nimi współpracować, to wstawią się za nim u prokuratora, że załatwią mu oddalenie wszystkich zarzutów. Ale on nie skorzystał z tej oferty. W najmniej spodziewanym momencie wycofał swoje wyjaśnienia. Wykorzystując swoje prawo do zachowania milczenia, przestał odpowiadać na kolejne pytania. Nie wiadomo, skąd pojawiła się u niego ta wcześniejsza chęć rozmowy. Być może chodziło o fakt, że policja odnalazła w ich domach skradzione przedmioty. A on chciał się w ten sposób wybronić od zarzutu morderstwa. Ale ostatecznie zdecydował się milczeć. Zdawał sobie sprawę, że policja nic na nich nie miała, przynajmniej w kwestii zabójstwa. Od jednego z podejrzanych pobrano DNA. Próbkę porównano z materiałem genetycznym znalezionym na miejscu zbrodni. Jakiś czas później prokuratura poinformowała media, że wynik był niejednoznaczny. Badanie ani nie potwierdziło, ani nie wykluczyło jego sprawstwa. Tim spędził w areszcie 8 miesięcy, ale w końcu go wypuszczono na wolność. Zbadano też DNA 2 pozostałych osób z podobnym rezultatem. Zastanawiające jest również to, co stało się z zarzutami dotyczącymi włamania i kradzieży. Nawet jeśli nie zabili i nie wykorzystali ofiary, to raczej śledczy nie mieli wątpliwości, że wynieśli kilka rzeczy z pokoju ofiary. Co zresztą jeden z podejrzanych niejako udowodnił, zdradzając pewien szczegół, o którym mógł wiedzieć wyłącznie włamywacz. Powiedział, że albo któryś z jego kolegów, albo on, wyrzucił przez okno pewien przedmiot na podwórko. I nikt później go nie podniósł. Wytłumaczył śledczym, w którym miejscu powinni go znaleźć. Stróże prawa sprawdzili to i okazało się, że podejrzany mówił prawdę. Dokładnie ten sam opisany przez niego przedmiot leżał w dokładnie tej samej lokalizacji. Czyli uczestniczyli we włamaniu i kradzieży, za co później zostali skazani. Funkcjonariusze mieli już wtedy nową teorię. Według niej do domu włamało się nie 3, a 4 mężczyzn. I to ten 4 pozostawił ślady. Tim, Chris i Leonard byli tam po to, by dokonać kradzieży. Pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że prawdopodobnie wcześniej zażyli nielegalne substancje i to wpłynęło na ich zachowanie. Więc nawet nie chodziło o żadne korzyści finansowe. Nie wiadomo jednak, czy to prawda. Podczas włamania towarzyszył im ktoś jeszcze. Ktoś, kto być może początkowo kierował się podobnym zamiarem. Jednak jego motywacje uległy zmianie, kiedy znalazł się w pokoju dziewczyny. To on ją skrzywdził i pozostawił po sobie DNA, ale póki co nie wiedzieliśmy, kim on był. Rodzina zmarłej od początku głęboko wierzyła, że znali mordercę. A na pewno znała go dziewczyna. Zagadywali, że mógł to być jakiś kolega ich córki ze szkoły. Może był w niej zakochany bez wzajemności. Byli też przekonani, że kiedyś odwiedził już ich dom. Ale zarazem twierdzili, że 16-latka nie sprowadzała do domu żadnych chłopców. Choć miała duże powodzenie wśród rówieśników, z nikim się nie spotykała. Wciąż była jeszcze dziewicą, do czego przyznała się swojej siostrze. Nie chciała się spieszyć w tych sprawach. Pojawiła się także hipoteza, że sprawcą mógł być ktoś z sąsiedztwa, odwiedzający czasami rodzinę w ich własnym domu. Istniało więc kilka możliwości, ale nie udało się rozstrzygnąć, czy którakolwiek z nich była prawdziwa. Policjanci mieli DNA sprawcy, ale nie udało się ustalić jego tożsamości. Mężczyźni, którzy byli wcześniej podejrzani, nie chcieli współpracować. W dalszym ciągu zaprzeczali jakiemukolwiek udziałowi w zbrodni.
Nie było żadnych dowodów przeciwko nim, a co najważniejsze, nie zdradzili nazwiska tego czwartego. Śledztwo w końcu stanęło w martwym punkcie. Nie było więcej świadków i tropów. DNA, które znaleziono na miejscu zbrodni, nie dało żadnej odpowiedzi. Jednak stale funkcjonariuszom towarzyszyła nadzieja, że pewnego dnia, dzięki rozwojowi technologii, będą mogli tę sprawę zamknąć. Na początku XXI wieku, czyli ponad 10 lat później, DNA sprawcy porównano z próbkami zgromadzonymi w ogólnokrajowej bazie CODIS, przechowującej próbki należące do skazanych przestępców z całych Stanów Zjednoczonych. Niestety okazało się to bezowocne. Zabójca nie znajdował się w bazie, czyli nigdy nie został za nic skazany. Jeszcze raz zbadano DNA trzech mężczyzn, którzy byli podejrzani w 1989 roku. Uzyskano 100% odpowiedź, że żaden z nich nie był poszukiwanym mordercą. Mijały kolejne lata. Bliscy ofiary uważali, że gdyby pochodziła ona z bogatszego, bardziej wpływowego domu, śledztwo przybrałoby inny obrót. Dlatego chcieli działać sami. Założyli na Facebooku grupę, której nazwa w tłumaczeniu na polski język brzmiała Sprawiedliwość dla Fon. Środki pieniężne, które udało się zebrać od darczyńców, przeznaczono na billboardy przypominające o tej zbrodni. Na każdym z nich umieszczono zdjęcie 16-latki. To, na którym ma na sobie czarno-biały sweter i czarne, okrągłe kolczyki. Z delikatnym uśmiechem odsłaniającym zęby patrzy w obiektyw. Napis na banerze pytał: czy wiesz, kto mnie zabił? Pod nim widniała informacja o tym, że za pomoc w rozwiązaniu sprawy oferowana jest nagroda w wysokości 10 tysięcy dolarów. Rodzina liczyła na cud. Na to, że ktoś się zgłosi do nich lub na policję. I zdradzi jakiś szczegół, który pomoże rozwiązać sprawę. Ale telefon uparcie milczał, a wszyscy czuli ogromne rozczarowanie. Zwłaszcza, że w telewizji często słyszeli o nowinkach w dziedzinie nauk ścisłych. O technologiach, które rewolucjonizowały kryminalistykę. Chociażby fenotypowanie DNA, które pozwala odtworzyć wygląd zewnętrzny sprawcy. Informacje dotyczące jego skóry, włosów, wagi, wzrostu, a nawet znaków szczególnych, takich jak piegi, wraz ze zbliżonym portretem jego twarzy. Podobne nadzieje dawała genetyka genealogiczna, czyli ustalenie czyjejś tożsamości na podstawie pokrewieństwa z innymi osobami. Co jakiś czas spotykali się z newsami, że dzięki tym metodom udało się rozwiązać sprawy kryminalne sprzed kilku dekad. Takie, w których jedynym dowodem było DNA. I byli coraz bardziej rozgoryczeni. Śledczy z innych miast skutecznie wykorzystywali nowe możliwości, ale ci z Kansas City tego nie robili. Dlatego w 2019 roku, czyli 30 lat po zbrodni, rodzina Cox postanowiła ich bezpośrednio o to poprosić. Zależało im, aby DNA sprawcy zostało jeszcze raz przebadane, ale tym razem zgodnie z nowymi metodami kryminalistycznymi. Funkcjonariusze zapewniali, że sami wielokrotnie o tym myśleli. Ale pojawił się pewien problem. Pieniądze. Tej konkretnej jednostki policji nie było na to stać. Ich budżet nie przewidywał takich wydatków. Jedno badanie to koszt rzędu kilku tysięcy dolarów. Ta wiadomość początkowo załamała rodzinę. Czuli się bezsilni. Przez lata kwestie finansowe spędzały im sen z powiek. Żyli właściwie na granicy ubóstwa. W dodatku w niebezpiecznej dzielnicy, w domu, w którym skrzywdzono bliską im osobę. Wielokrotnie zastanawiali się, czy tak by się stało, gdyby mieli lepsze warunki życiowe. Czy mieszkając w ładnym domu, w bezpiecznej okolicy, 16-latka nie spotkałaby swojego mordercy? Ta myśl nie dawała im spokoju. I teraz to pieniądze znowu stanęły na przeszkodzie. Ale nie chcieli pozwolić, by zabójca nie poniósł odpowiedzialności. Dlatego założyli kolejną zbiórkę. Ich historia poruszyła wiele serc. Dzięki temu udało się uzbierać odpowiednią kwotę, która pozwoliłaby na przeprowadzenie potrzebnych badań. Po raz pierwszy od dawna wróciła nadzieja. Chcieli po prostu zamknąć ten rozdział. Bez tego trudno było im się ruszyć naprzód. Ale ich entuzjazm został szybko ostudzony. Policjanci oznajmili, że nie mogą wykorzystać tych pieniędzy.
Nie chcieliśmy dopuścić takiej sytuacji. Proszę sobie tylko wyobrazić, do czego w przyszłości mogłoby to doprowadzić i jakie niosłoby za sobą konsekwencje. Wprowadziłoby to pewną zasadę. Jedne rodziny byłoby na to stać, inne nie. Od zasobności ich portfela zależałoby, czy sprawę udałoby się rozwiązać. To wprowadziłoby niesprawiedliwość, a przecież policja powinna pomagać każdemu w równy sposób. Rodzina argumentowała, że właściwie to nie były ich pieniądze. Sytuacja finansowa, w której się znajdowali, nie pozwalała na to, by sami wyłożyli taką sumę. Przez lata zmagali się z biedą i doskonale wiedzieli, czym była niesprawiedliwość społeczna. Dlatego właśnie założyli zbiórkę. Próbowali w ten sposób przekonać śledczych. Ale oni byli nieugięci. Powtarzali, że nie mogą postąpić w ten sposób. Jednocześnie podkreślając, że szukali jakiegoś innego sposobu na pozyskanie funduszy. Dzięki interwencji rodziny, prezes pewnej organizacji zaoferował opłacenie tych badań. Miejscowa policja ponownie odmówiła. W tym również dostrzeżono niesprawiedliwość względem innych rodzin, ofiar nierozwiązanych spraw. Bliscy zamordowanej dziewczyny zaczęli mieć pewne podejrzenia. Ich zdaniem policji tak naprawdę nie zależało na przebadaniu DNA. Wysnuli teorię, że próbki, które przed laty zabezpieczono, zostały w jakiś sposób zgubione lub zanieczyszczone. Gdyby tak faktycznie się stało i ta informacja ujrzałaby światło dzienne, to postawiłoby policję w złym świetle. W końcu materiał biologiczny był jedyną szansą na poznanie prawdy. Ale na szczęście okazało się, że to były jedynie domysły. Zebrane w 1989 roku ślady były bezpieczne. W końcu policjanci zwrócili się do Federalnego Biura Śledczego z prośbą o dofinansowanie badań i FBI zgodziło się pomóc. Kilka tygodni później przyszły wyniki. Śledczy poznali wtedy odpowiedź na pytanie, kto zabił dziewczynę. Okazało się, że od samego początku mieli rację. Zrobił to ktoś, kogo ofiara doskonale znała. Ktoś, kto wielokrotnie odwiedził jej dom. Ale nie chodziło o żadnego kolegę, sąsiada czy nieodwzajemnioną miłość. Nazywał się Donald Cox Jr. Zbieżność nazwisk nie była przypadkowa. Jak się zapewne już zdążyliście domyślić, ofiarę i sprawcę łączyło pokrewieństwo. Byli kuzynami. Niewiele o nim wiadomo. Pewne jest natomiast to, że mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni miał 21 lat. Nie wiemy też, jak dokładnie wyglądały relacje pomiędzy nim a ofiarą. Czy się lubili? Czy było może zupełnie odwrotnie? Czy dziewczyna podobała się swojemu kuzynowi? Rodzice i jedna z sióstr Fawn nie skomentowali szerzej tej wstrząsającej wiadomości. Powiedzieli jedynie, że Donald zawsze sprawiał problemy. Był uzależniony od narkotyków. W 2006 roku przedawkował. W wyniku tego zmarł. Nigdy nikomu nie wspominał o swoim udziale w zbrodni. Podczas pierwszego śledztwa nie znalazł się w kręgu podejrzanych. Jego motyw do dziś pozostaje nieznany. Czy wykorzystał ją i zabił ze względu na głęboko skrywane uczucia lub żądzę seksualną? A może dokonał tego będąc pod wpływem narkotyków? Ciekawe są natomiast słowa drugiej siostry. W jednym z wywiadów zapytana o kuzyna odpowiedziała: oni ewoluują, najpierw dotykają i obmacują, gwałcą, by w końcu stać się mordercami, więc nie jestem tym zdziwiona. Te słowa sugerowały, że już wcześniej ze strony Donalda dochodziło do pewnych niebezpiecznych sytuacji. Czy skrzywdził kiedyś kogoś innego? I czy rodzina o tym wiedziała? Siostra zamordowanej nigdy nie doprecyzowała, o co konkretnie jej chodziło. Sprawca nie poniósł odpowiedzialności, jednak rodzina ofiary uważa, że to nie jest najważniejsze w tej sprawie. Dla nich istotne okazało się samo zamknięcie śledztwa, doczekanie ostatecznej odpowiedzi. Przez 31 lat tkwili w niewiedzy, która uniemożliwiała im normalne życie. Podkreślają, że teraz nie tylko oni zaznają spokoju, ale dostąpiła tego także dusza ich ukochanej córki i siostry. Sprawa Lindy O'Keefe. Newport Beach to licząca ponad 85 tysięcy mieszkańców nadmorska miejscowość w kalifornijskim hrabstwie Orange. W latach 70. mieszkała tam pięcioosobowa rodzina O'Keefe. Ojciec był mechanikiem, a matka krawcową. Wspólnie wychowywali trzy córki, druga z kolei miała na imię Linda.
Z relacji jej rówieśników wynika, że była lubiana w szkole. Wszyscy uważali ją za miłą i pomocną. Jednak dziewczynka była dość skryta i introwertyczna. Łatwo można było ją zawstydzić. Miała niewielkie grono znajomych, przy których czuła się dobrze i swobodnie. Nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych. Nie lubiła za bardzo chodzić do szkoły i uczyć się. Prace domowe ją nudziły, ale za to uwielbiała grę na pianinie i czytanie. Często zamykała się w swoim pokoju, by w ciszy oddać się wciągającej lekturze. Miała słabość do powieści detektywistycznych. Zwłaszcza tych, w których główną bohaterką była Nancy Drew. Najlepiej dogadywała się ze swoją rodziną. Często pomagała ojcu w wykonywaniu drobnych prac domowych. Podawała mu narzędzia i z podziwem go obserwowała. W ten sposób wykształciła się szczególna więź pomiędzy nimi. Z matką łączyły ją artystyczne aspiracje. Często wspólnie rysowały i malowały. Kobieta ponadto szyła ubrania dla swoich córek. Nie było ich stać na częste zakupy w modnych i drogich sklepach odzieżowych. Jednak dziewczynki dumnie chodziły w tym, co stworzyła dla nich matka. Rodzina chętnie spędzała czas poza domem. Małżeństwo i ich pociechy kochali biwaki, wycieczki rowerowe czy wizyty w muzeum. Prowadzili spokojne, ale szczęśliwe życie, pełne miłości i radości. W pierwszej połowie 73 roku matka i ojciec stanęli przed pewnym wyzwaniem. Ich dzieci straciły ukochanego kota. Dlatego rodzice postanowili wytłumaczyć młodszym dziewczynkom, że nikt nie żyje wiecznie. Ani zwierzęta, ani ludzie. Linda bardzo tęskniła za swoim futrzastym przyjacielem, ale w dalszym ciągu nie mogła zrozumieć sensu tych słów. Jednak jej najbliżsi nie przejmowali się tym szczególnie. Uważali, że miała jeszcze dużo czasu, by to wszystko pojąć. 6 lipca 1973 roku Linda i jej młodsza siostra miały wakacje. Jednak 11-latka uczęszczała na zajęcia w szkółce letniej. O godzinie 8 wyszła z domu. Tego dnia była ubrana w białą sukienkę w kwiaty i niebieskie elementy, którą uszyła jej matka. Na nogach miała białe skarpety i ciemno-niebieskie trampki z jasnymi paskami. Długie brązowe włosy związała w kucyka. Na ramię zawiesiła torbę z motywem amerykańskiej flagi. Do szkoły zazwyczaj jeździła rowerem, ale tamtego poranka jej nauczyciel, który mieszkał w sąsiedztwie, zaoferował podwiezienie. Dziewczynka chętnie skorzystała z propozycji. Dotarła na zajęcia. Na przerwie wymknęła się na chwilę ze szkoły. Poszła do pobliskiego sklepu po gumę do żucia. Po ostatniej lekcji odwiedziła sekretariat. Zadzwoniła pod domowy numer. Poprosiła mamę, by po nią przyjechała. Podkreśliła, że jej rower został w domowym garażu, a nie chciała wracać pieszo. Był piątek, początek weekendu. Pogoda tego dnia nie rozpieszczała mieszkańców miasta. Słońce schowało się za chmurami. W każdej chwili mogło zacząć padać. Linda marzyła, by jak najszybciej znaleźć się w domu i móc pooglądać telewizję albo poczytać. Lecz matka powiedziała jej przez telefon, że nie może po nią przyjechać. Miała ręce pełne roboty. Musiała ogarnąć wiele zamówień krawieckich. I oprócz tego ugotować obiad dla rodziny. 11-latka była zawiedziona. Zaczęła płakać, ale mimo to jej szloch nie namówił zapracowanej matki do zmiany zdania. W końcu Linda wielokrotnie wracała do domu pieszo, bez nadzoru osoby dorosłej. Podobnie jak wielu jej rówieśników. W okolicy dzieci często chodziły same ulicami. Biegały gdzie tylko chciały aż do późnych godzin. Nigdy nic złego im się nie przytrafiło. Nikt ich nie porywał czy nawet nie zaczepiał. Nasze miasto uchodziło za bezpieczne. Kiedy wybiła 13, pani O'Keefe pomyślała, że córka powinna być już w domu. No chyba, że po drodze spotkała jakąś koleżankę. Być może ktoś zaprosił ją do siebie na zabawę. Kobieta chwilę odczekała. Jednak kiedy 11-latka wciąż się nie zjawiała, zadzwoniła do kilku zaprzyjaźnionych rodzin. Od każdej z nich usłyszała, że jej córki tam nie było. Po powrocie ojca z pracy, rodzina zaczęła jej szukać. Kobieta wsiadła w jedno auto, a jej mąż i najstarsza córka w drugie. Przeczesali ulice znajdujące się na trasie pomiędzy domem a szkołą, a później całą dzielnicę.
Nigdzie nie było po niej śladu. Po powrocie skontaktowali się telefonicznie z kilkoma osobami, które teoretycznie mogłyby coś wiedzieć o miejscu jej pobytu. Okazało się jednak, że nic nie wiedzieli. Małżeństwo zdało sobie wtedy sprawę, że nadeszła pora powiadomić policję. Miejscowi funkcjonariusze od razu przyjęli zgłoszenie i przystąpili do akcji poszukiwawczej. Liczyła się każda minuta. Rozpoczęli od rozmów z pracownikami szkoły. Świadkowie, którzy widzieli ją tamtego dnia w placówce, zeznali, że po skończonych zajęciach dziewczynka siedziała na krawężniku w pobliżu budynku. Szlochała. Miało to miejsce już po jej rozmowie telefonicznej. To dlatego prawdopodobnie płakała. Policjanci założyli, że Linda była zła na matkę za to, że nie chciała odebrać jej ze szkoły. Mimo to bliscy podkreślali, że 11-latka nigdy nie zrobiłaby im na złość. Nie uciekłaby z domu tylko po to, żeby im coś udowodnić. Nie należała też do grupy buntowniczych dzieci. Była na to zbyt grzeczna. Wzmianka o zniknięciu dziewczynki pojawiła się w telewizji jeszcze tego samego dnia. Na policję zgłosiły się dwie kobiety. Matka i jej nastoletnia córka, które widziały ją we wczesnych godzinach popołudniowych. Opowiedziały policji, że zaginiona stała na chodniku obok turkusowego vana. Kierowca zaparkował w pobliżu i rozmawiał z dziewczynką. Pojazd po chwili zniknął. Kobiety nie miały pojęcia, co stało się wtedy z 11-latką. Czy wsiadła do środka, a może odeszła stamtąd pieszo sama? Następnego dnia policja kontynuowała poszukiwania w całym mieście. Funkcjonariusze skupiali się w szczególności na takich lokalizacjach jak plaża czy las. Jednocześnie brali pod uwagę najgorszy scenariusz z możliwych, w którym poszukiwanej stała się krzywda. Psy tropiące szukały jej śladu, jednak z marnym skutkiem. Każde kolejne miejsce było sukcesywnie wykreślane z listy. To z jednej strony napawało wszystkich optymizmem, bo dawało szansę na to, że wciąż żyła. Z drugiej strony, jak to ma zawsze miejsce w przypadku zaginięć dzieci, szansa na odnalezienie malała z każdą upływającą godziną. Tamtego sobotniego poranka jeden z mieszkańców miasta wyszedł na spacer ze swoim kilkuletnim synem. Wybrali spokojną okolicę, oddaloną od centrum, chętnie odwiedzaną przez miłośników natury. Chcieli poszukać żab. Nagle mężczyzna zauważył, że z traw i zarośli coś wystawało. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że nie była to żaba, a ludzka dłoń. Drobna, prawdopodobnie dziecięca. Była ona częściowo zasłonięta roślinami. Postanowił je odgarnąć, aby się lepiej przyjrzeć. Wtedy dostrzegł dziewczynkę. Leżała na ziemi z zamkniętymi oczami. Nie ruszała się. Nie był nawet pewien, czy oddychała. Były to czasy bez telefonów komórkowych. Aby powiadomić odpowiednie służby, przypadkowy spacerowicz musiał wrócić do domu. Zrobił to natychmiast, zabierając ze sobą syna. Odchodząc, miał nadzieję, że karetka pogotowia w mgnieniu oka dotrze na miejsce, a lekarze uratują to dziecko. Ale ratownicy nie mogli już tego zrobić. Po przybyciu stwierdzili zgon. Dziewczynka nie żyła prawdopodobnie od co najmniej kilku godzin. Nie miała przy sobie legitymacji szkolnej, ale śledczy, którzy przybyli na miejsce, domyślali się, kim jest. Ofiara miała na sobie białą sukienkę z niebieskimi elementami. Niedaleko jej ciała leżała porzucona torebka z amerykańską flagą. W środku były jej skarpetki, majtki, przybory szkolne i zabawki. Chwilę później państwo O'Keefe odebrali telefon z policji. Przekazano im tragiczne wieści. Jakby tego było mało, jedno z nich musiało jeszcze dokonać się ostatecznej identyfikacji. Matka nie czuła się na siłach. Uważała, że to jej wina. Zastanawiała się, co byłoby, gdyby przyjechała po córkę. I była święcie przekonana, że wtedy Lindzie nic złego by się nie stało. Starsza siostra ofiary również się obwiniała. Słyszała tamtą ostatnią rozmowę pomiędzy 11-latką a matką. Miała prawo jazdy i samochód. Ale nie przyszło jej wtedy do głowy, by pojechać po dziewczynkę. Teraz bardzo tego żałowała. Ojciec przez całą drogę do prosektorium miał nadzieję, że to wszystko okaże się pomyłką. Że nie zobaczy na stole sekcyjnym swojego dziecka.
Niestety to nie był zły sen, a koszmarna rzeczywistość. Harmonijne życie całej rodziny nagle legło w gruzach. Wszyscy mieli tylko nadzieję, że policja szybko złapie zabójcę. W międzyczasie czekali na wyniki autopsji. Na potwierdzenie, że dziewczynka za bardzo nie cierpiała w swoich ostatnich chwilach. Choć już pierwszy rzut oka na obrażenia zewnętrzne pozwalał na wyciągnięcie zupełnie innych wniosków. Nie wiadomo, co dokładnie znalazło się w raporcie z sekcji zwłok. Do prasy wyciekło tylko kilka podstawowych informacji. Dziewczynka zmarła w wyniku uduszenia. Opinia publiczna nie dowiedziała się, co było narzędziem zbrodni. Czy zabójca użył jakiegoś przedmiotu, a może wyłącznie własnych rąk? Natomiast nie ma wątpliwości, że przed śmiercią została brutalnie wykorzystana seksualnie. Udało się zabezpieczyć ślady nasienia sprawcy. Na skórze ofiary widniały liczne zadrapania, świadczące o tym, że Linda próbowała się bronić. Do śmierci doszło pomiędzy północą a drugą nad ranem. Czyli około 12-13 godzin po tym, jak dwie osoby widziały ją rozmawiającą z kierowcą turkusowego vana. Co działo się w międzyczasie? Śledczy mieli nadzieję, że wkrótce się tego dowiedzą. W dniu zniknięcia Lindy, pewna kobieta mieszkająca w pobliżu miejsca odnalezienia zwłok słyszała dziwne odgłosy. Kilka dni później opowiedziała o tym funkcjonariuszom. Był późny wieczór, koło 23:30. Nocną ciszę przerwał nagle przerażający krzyk jakiejś dziewczynki. Przesłuchiwana kobieta nie wiedziała, skąd dokładnie dobiegał, ale wyraźnie usłyszała słowa: „Przestań, robisz mi krzywdę”. Choć twierdziła, że wzbudziło to w niej silny niepokój, to w żaden sposób nie zareagowała. Nie zadzwoniła na policję. I tak naprawdę szybko o tym zapomniała. Przypomniała sobie o tym dopiero wtedy, gdy w mediach pojawiła się informacja o odnalezieniu w pobliżu zwłok dziecka. Śledczy wierzyli, że to Linda krzyczała. Zgadzało się zarówno miejsce, jak i czas. Byli pewni jednego. Gdyby kobieta powiadomiła wtedy odpowiednie służby, przeczesano by teren nawet w środku nocy i być może 11-latkę udałoby się uratować. Czas mijał, a detektywi nie znaleźli zbyt wielu dowodów. Mieli co prawda DNA sprawcy, ale nie udało się na jego podstawie ustalić tożsamości zabójcy. Oprócz tego na miejscu zbrodni zabezpieczono wyłącznie ślady opon. Być może pozostawił je jego pojazd. Czy był to ten turkusowy van, o którym wspominali świadkowie? Policjanci mogli się tego tylko domyślać. Dlatego postanowili jeszcze raz przesłuchać dwie kobiety, które widziały Lindę obok takiego samochodu. Zgodziły się one poddać hipnozie. Ta metoda używana podczas przesłuchań wzbudza dużo kontrowersji. Nie we wszystkich miejscach jest dozwolona, ale w USA czasami się ją dopuszcza. W tym konkretnym przypadku znalazło się uzasadnienie do jej wykorzystania. Kobiety chciały pomóc w rozwiązaniu zagadki. Jednak żadna z nich nie zwróciła szczególnej uwagi na tablicę rejestracyjną, która mogłaby dostarczyć cennych wskazówek. Dzięki niej śledczy namierzyliby właściciela, a mógł nim być zabójca lub jakaś inna osoba z nim powiązana. Jednak kobiety nie potrafiły przypomnieć sobie numerów rejestracyjnych. Zamiast nich podały rysopis kierowcy. Rysownik sporządził portret pamięciowy. Przedstawiał on białego, młodego mężczyznę o opalonej skórze i charakterystycznych brązowych lokach. Wizerunek opublikowano w mediach. Od tego momentu ludzie w okolicy zaczęli się uważnie przyglądać sobie nawzajem. Zwracali szczególną uwagę na młodych, opalonych mężczyzn oraz na turkusowe lub niebieskie vany. Nawet znajomi Lindy ze szkoły jeździli rowerami po ulicach tylko po to, by rozejrzeć się w sąsiedztwie. Każdy chciał w jakiś sposób pomóc. Wkrótce policja dokonała zatrzymania. Ujęto młodego mieszkańca miasta. Nazywał się Peter Wooten. Miał 18 lat i nigdzie nie pracował. Okazało się, że znał się ze starszą siostrą ofiary i, tak jak ona, skończył niedawno szkołę średnią. Nie byli zaprzyjaźnieni i nigdy nie trzymali się razem, ale przez kilka lat często widywali się na szkolnym korytarzu. Funkcjonariusze ujęli podejrzanego w jego domu.
Nie wiadomo, na podstawie jakich dowodów sporządzono nakaz aresztowania. Jednak podczas składania wyjaśnień mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Pojawił się tylko jeden problem. Szybko wyszło na jaw, że kłamał. Nie posiadał szczególnej wiedzy o tym przestępstwie. Nie podał żadnej informacji, o której mógłby wiedzieć wyłącznie sprawca. W końcu stróże prawa uznali, że zatrzymali niewłaściwego człowieka. Nie wyjaśniono, dlaczego wziął na siebie całą winę. Być może kierowała nim jakaś niezdrowa fascynacja tego typu sprawami. Albo chęć znalezienia się w centrum uwagi. Ale tego możemy się jedynie domyślać. Śledczy wobec braku nowych dowodów i tropów mieli związane ręce. W amerykańskim prawie istnieje pojęcie cold case. Odnosi się ono do nierozwiązanych przestępstw, pomimo wykorzystania wszelkich możliwych sposobów i metod wykrywania sprawców. Dotyczy przede wszystkim zbrodni takich jak morderstwo. Sprawa Lindy zyskała taki status. Jednak detektywi nie zapomnieli. Zdjęcie dziewczynki zawiesili na ścianie, pośród fotografii ofiar innych nierozwiązanych zbrodni. Zapewniali, że zrobili wszystko, co w ich mocy i nie można zaprzeczyć. Ale ówczesne metody nie były na tak zaawansowanym poziomie jak dziś. Wykorzystali wszelkie możliwe w ich czasach narzędzia, ale okazały się one zwyczajnie niewystarczające. Do sprawy wrócono w latach 90. DNA zabezpieczone na ciele dziewczynki porównano z próbkami dostępnymi w ogólnokrajowej bazie CODIS. Niestety okazało się, że poszukiwanego materiału biologicznego tam nie było. I znowu na lata akta trafiły do pudła z napisem nierozwiązane. Policjanci, którzy uczestniczyli w pierwszym śledztwie, dawno przeszli na emeryturę, a część z nich zmarła. Ale zdjęcie Lindy wciąż wisiało na ścianie komisariatu. Dzięki temu nowi policjanci niejako czuli na sobie obowiązek rozwiązania tej zagadki. Choć niektórzy z nich sami byli dziećmi w latach 70. i praktycznie rówieśnikami Lindy. W 2017 roku stróże prawa postanowili skorzystać z pomocy pewnej firmy zajmującej się fenotypowaniem DNA. Jest to nowoczesna metoda wykorzystywana w kryminalistyce. Pozwala ona na ustalenie cech fizjologicznych osoby na podstawie jej materiału genetycznego. I nie chodzi tutaj tylko o płeć, wiek czy kolor skóry. Można dowiedzieć się nawet, jaką ktoś ma budowę ciała, kształt twarzy czy wzrost. Mieliśmy nadzieję, że poznamy szczegółowy opis wyglądu zabójcy. Choć minęło już kilka dekad i sprawca z pewnością się postarzał, to i tak mogło się to okazać przydatne. Na przykład, gdyby udało się ustalić jakieś szczególne cechy jego wyglądu. Ta metoda sprawdziła się w przypadku innego zabójstwa sprzed lat, więc śledczy z Kalifornii byli pełni nadziei. W ten sposób wkrótce sporządzili nieco pełniejszy portret podejrzanego. Wiedzieli, jak mógł wyglądać w 1973 roku i dzięki progresji wiekowej, jak mógłby wyglądać współcześnie. Biały mężczyzna o niebieskich oczach i brązowych, kręconych włosach, prawdopodobnie z piegami na twarzy. W chwili dokonania zbrodni miał około 25 lat. Był przeciętnej budowy ciała. Ten wizerunek blisko pokrywał się z portretem pamięciowym, sporządzonym wiele lat wcześniej dzięki zeznaniom dwóch kobiet. A to utwierdziło detektywów w przekonaniu, że kierowca vana i zabójca to jedna i ta sama osoba. Opublikowanie nowego rysopisu w mediach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Nikt nie zgłosił się na policję z nazwiskiem czy inną cenną informacją. Choć o całej sprawie na nowo zrobiło się głośno, to śledztwo nie ruszyło z miejsca. Właśnie wtedy zdeterminowani detektywi postanowili zrobić coś nietypowego. Chcieli poruszyć sumienie sprawcy lub innych potencjalnych świadków, którzy z jakichś przyczyn nigdy nie zgłosili się na policję. Pomyśleli, że najlepszy efekt wywoła to, jak ofiara do tych osób sama przemówi. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak mieli to zrobić, skoro Linda od wielu lat nie żyła. Ale oni znaleźli na to idealny sposób. Na profilu policji Newport Beach na Twitterze opublikowano serię postów napisanych w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Zupełnie tak, jakby ofiara osobiście opowiadała wszystkim, co takiego przytrafiło jej się tamtego tragicznego dnia. Akcja ruszyła w lipcu 2018 roku, w rocznicę jej śmierci. Wszystko działo się pod hashtagiem Linda's Story, czyli historia Lindy. Pierwszy post brzmiał następująco. Cześć, jestem Linda O'Keefe lub Linda N. O'Keefe, jeśli zdenerwuję mamę. Dziś mija 45 lat, odkąd zaginęłam w Newport Beach. Zostałam zamordowana, a moje ciało znaleziono w Back Bay. Nigdy nie złapano mojego zabójcy. Dziś opowiem wam moją historię. W kolejnych postach pojawił się opis jej ostatniego dnia na podstawie tego, co przed laty udało się ustalić funkcjonariuszom. Niektóre z nich opatrzono fotografiami dziewczynki. Na jednym stoi obok swojego roweru, który 6 lipca 1973 roku został w garażu. Na innym trzyma na rękach swojego ukochanego kota, którego opłakiwała kilka miesięcy przed własną śmiercią. Są też zdjęcia jej sukienki, ulic miasta, prowadzących ze szkoły do domu, czy nawet miejsca zbrodni. Akcję na Twitterze podsumowano słowami: ja jestem Linda, a jak nazywa się mój zabójca? Odpowiedź na to pytanie chcieli znać wszyscy. Bliscy, mieszkańcy miasta i śledczy. Rodzina ofiary nigdy nie otrząsnęła się z tej tragedii. Ich świat legł w gruzach. Nie jeździli już na wycieczki i nie spędzali czasu w taki sposób, jak czynili to wcześniej. Oddalili się od siebie. Rodzice przestali praktycznie w ogóle wychodzić z domu, nie licząc sytuacji, gdy było to konieczne. Najgorzej radziła sobie matka. Do końca życia obwiniała się o śmierć córki. Żałowała, że po nią nie pojechała. Matka i ojciec zmarli, nie mając pojęcia, kto zabił ich dziecko. Siostry Lindy też straciły nadzieję, że pewnego dnia poznają prawdę. Lecz niespodziewanie zadzwonił do nich policjant, który przekazał im zaskakującą informację. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien mężczyzna chciał poznać swoje drzewo genealogiczne. Skorzystał więc z oferty firmy, która oferowała takie usługi. Jego DNA umieszczono w bazie danych. Ta firma współpracowała z policją. Pewnego dnia właściciel firmy skontaktował się ze śledczymi w Newport Beach. Przekazał im dane tego człowieka. Funkcjonariusze początkowo myśleli, że musi być to ktoś spokrewniony z zabójcą. Ale szybko okazało się, że mieli większe szczęście niż początkowo sądzili. Porównanie próbki z bazy prywatnej firmy do materiału z miejsca zbrodni wykazało, że należały do tej samej osoby, czyli trafili na trop sprawcy. James Allen Neal miał 72 lata i mieszkał w Colorado. Na pozór wydawał się zwyczajnym mężczyzną. Mąż, ojciec, dziadek, a nawet pradziadek. Niegdyś prowadził firmę budowlaną, ale jakiś czas później zbankrutował. W mediach społecznościowych dzielił się swoimi szczęśliwymi chwilami. Na jednym ze zdjęć poprowadził córkę do ołtarza. Na innym, wspólnie z żoną, celebrowali 40. rocznicę ślubu. W obliczu najnowszych doniesień policja wzięła go pod lupę. Chcieli przede wszystkim pozyskać od niego świeżą próbkę DNA, tak żeby mieć niezbity dowód. Początkowo jednak nie zapukali do jego domu. Nie przesłuchali go i nie poprosili, by dobrowolnie oddał im materiał do badania. Kilkuosobowa grupa policjantów z Kalifornii pojechała do Colorado. Przez kilka dni obserwowali jego dom. W trakcie zauważyli, że mężczyzna palił papierosy. Wpadli wtedy na pewien pomysł. James wychodził co chwilę na fajkę, ale zawsze pamiętał, by nie wyrzucać niedopałków w miejscu publicznym. Choć z dużą dozą prawdopodobieństwa zabił i zgwałcił dziecko, to jak na wzorowego obywatela przystało, nie zaśmiecał ulic i chodników. W pobliżu domu nie było jednak śmietnika, więc peta zabierał ze sobą. Pewnego razu zapomniał się. Niedopałek papierosa wyrzucił na parking w pobliżu marketu, w którym robił zakupy, a my natychmiast go przechwyciliśmy i zabezpieczyliśmy. Niecierpliwie czekaliśmy na taką okazję. Potem przesłaliśmy to do laboratorium. Dzięki pobranej z niego ślinie uzyskano 100% pewność, że ten mężczyzna był zabójcą Lindy. W
W międzyczasie wyszło na jaw, że miał na sumieniu więcej przestępstw o charakterze seksualnym. Po raz pierwszy policja zatrzymała go w 1966 roku w stanie Kalifornia. Przyłapano go w samochodzie na odbywaniu stosunku seksualnego z małoletnią poniżej wieku zgody. Na przestrzeni kolejnych lat wykorzystał przynajmniej kilka dziewczynek. Wszystkie pomiędzy 7 a 13 rokiem życia. Mężczyzna w młodości często zmieniał tożsamość. Właściwie nazywał się James Albert Layton. Pochodził z Kalifornii. W 1973 roku mieszkał około 30 minut drogi od Newport Beach. Po dokonaniu zbrodni wyjechał na Florydę, by w końcu osiąść w Colorado. Jego rodzina nie miała pojęcia o jego mrocznej stronie. O tym, że interesował się dziećmi, które były w wieku jego wnuków. Policja aresztowała go w lutym w 2019 roku w związku z morderstwem Lindy. Mężczyzna otwarcie przyznawał się do wykorzystywania seksualnego dzieci. Tłumaczył, że nie mógł zapanować nad sobą po wypiciu dużej ilości alkoholu. W jego komputerze odnaleziono mnóstwo obrzydliwych plików. Mimo to twierdził, że nie miał nic wspólnego ze śmiercią Lindy, że nawet jej nie znał. Nigdy nie spotkał na swojej drodze, nie zabił, nie zgwałcił. Policjanci wtedy zapytali, jak wytłumaczyłby, że znaleziono jego nasienie na zwłokach ofiary. Nie potrafił odpowiedzieć. Zasugerował jednak, że może doszło do pomyłki w badaniach. Ale śledczy wiedzieli, że na pewno do żadnej pomyłki nie doszło. Przesłuchanie było długie i wyczerpujące, a on nadal przekonywał o swojej niewinności. Przyznał się do wielu innych czynów, ale nie do zabójstwa 11-latki. Detektywi zostawili go na chwilę samego w pokoju przesłuchań. Na stole pozostawili zdjęcie zamordowanej dziewczynki. Chcieli sprawdzić, czy chwila w samotności, sam na sam z jego nieżyjącą ofiarą, wywoła w nim jakieś reakcje. Na nagraniu z kamery widzieli, jak zerkał na fotografię. W pewnym momencie wypowiedział następujące słowa. Przepraszam, kochanie, ale to nie ja. Co to mogło oznaczać? Że naprawdę jej nie znał i nie skrzywdził? Śledczy uważali inaczej. A mianowicie, że doskonale wiedział, kim była Linda. Dodatkowo byli przekonani, że przesłuchanie i zdjęcie sprawiły, że wróciły do niego wspomnienia sprzed dekad. Ale chciał się zdystansować od wszystkiego, od zbrodni i ofiary. Więc zaczął grać. Udawał niewinnego. On mógł kłamać, ale nie jego DNA. Oskarżono go o porwanie, zgwałcenie i zabójstwo. Do winy nigdy się nie przyznał. A co za tym idzie? Niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi. Na przykład, co działo się podczas tych 12 godzin między porwaniem a zabójstwem? Czy w 1973 roku jeździł turkusowym vanem? Później prokuratura postawiła mu kolejne zarzuty związane z molestowaniem dwóch dziewczynek z innego hrabstwa w Kalifornii. Do jednego z przestępstw doszło w połowie lat 90., a do drugiego w 2004 roku. Mężczyźnie groziło dożywotnie pozbawienie wolności, ale proces nigdy się nie odbył. Rok później Allen Neal zmarł w szpitalu, do którego został przeniesiony z aresztu śledczego. Był już w sędziwym wieku i w nie najlepszym zdrowiu. Rodzina ofiary szybko pogodziła się z tym faktem. Dla jej sióstr najważniejsze okazało się samo rozwiązanie tej druzgocącej zagadki. Czekały na to tak długo. Pozwoliło im to zamknąć ten trudny życiowy rozdział i ruszyć dalej. Choć nigdy nie będą już w stanie zapomnieć. Straciły wtedy nie tylko siostrę, ale również w pewnym sensie rodziców. Zabójca odebrał im tak wiele, więcej niż mógłby przypuszczać. Sprawa Arlis Perry. Urodzona w 1955 roku Arlis dorastała w Dakocie Północnej. Razem ze swoim rodzeństwem od najmłodszych lat była wychowywana przez bardzo religijnych rodziców w wierze chrześcijańskiej. Im była starsza, tym większą rolę w jej życiu odgrywał Bóg. Będąc w liceum, nastolatka ochoczo angażowała się w działalność swojej lokalnej parafii. Została nawet nauczycielką w szkółce niedzielnej. I wciąż powtarzała, że zamierza żyć tak, aby Bóg nie miał powodu się na nią złościć. Trzymała się z dala od chłopców,
Zamiast na randki chodziła na msze. Jednak, jak to mówią, serce nie sługa. I pewnego dnia zwróciła uwagę na starszego kolegę. Bruce Perry był szkolnym sportowcem. Przystojnym idolem dziewczyn, które wprost go uwielbiały. Ale on nie był typem flirciarza. Choć chodzili do tej samej szkoły, po raz pierwszy zwrócił na nią uwagę w kościele podczas niedzielnej mszy. Nie mógł przestać myśleć o szczupłej, ładnej i zawsze uśmiechniętej dziewczynie w okularach. Arliss odwzajemniała jego głębokie uczucie. Ich związek wydawał się być idealny. Zdaniem ich znajomych przypominali pary znane z telewizyjnych seriali. Oboje nie potrafili bez siebie żyć. Szybko zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Dlatego bardzo źle znieśli rozdzielenie, do którego doszło w roku 73. Ona rozpoczęła wtedy naukę w miejscowym koledżu. On wyjechał na studia medyczne do Kalifornii. Osobno wytrzymali tylko rok. 17 sierpnia 1974 roku postanowili się pobrać. Wkrótce Arliss opuściła rodzinny dom, przeprowadziła się do męża i zamieszkała razem z nim w akademiku na Uniwersytecie Stanforda. Nowe życie w zupełnie obcym dla niej miejscu nie było łatwe. Z dala od rodziny i przyjaciół czuła się niezwykle samotna. O czym nieustannie wspominała w listach wysyłanych do domu. Czekając na powrót męża z uczelni, miała mnóstwo wolnego czasu. Wypełniała go samotnymi spacerami i bieganiem po terenie kampusu. Wraz z upływem kolejnych miesięcy czuła się coraz bardziej odizolowana od świata. Próbując coś zmienić w swoim życiu, postanowiła podjąć pracę. Jakąkolwiek, byle tylko wyjść na ludzi. Gdy dostała posadę recepcjonistki w niewielkiej kancelarii prawnej, poczuła pozytywną zmianę. Znów zaczęła cieszyć się życiem i poczucie nudy i stagnacji zmieniło się w ekscytację nowymi wyzwaniami. Jej listy pisane do rodziców stały się bardziej optymistyczne. Podkreślała w nich, że wszystko w jej życiu znów zaczęło się układać. Młoda para z pozytywnym nastawieniem zaczęła planować swoją przyszłość. Małżonkowie nie wiedzieli wtedy jeszcze, że jedno z nich, żadnego z tych planów, nigdy nie zrealizuje. Października 1974 roku Arliss tuż po kolacji napisała kolejny list do rodziców. Miała zamiar wysłać go dopiero następnego dnia. Jednak sobotni wieczór był wyjątkowo ciepły, dlatego 19-latka postanowiła pójść na spacer do znajdującej się na terenie kampusu skrzynki pocztowej. Bruce postanowił jej towarzyszyć. Było już po 23, a on nie chciał, aby jego żona poszła sama. Choć dobrze znała okolice, w której oboje czuli się bezpiecznie, nie zamierzał ryzykować. Sam często jej powtarzał, że tak naprawdę nie wiadomo, kogo spotka się na swojej drodze. Poza tym był to dla niego jeden z tych nielicznych momentów, kiedy mógł spędzić ze swoją żoną trochę czasu. Oboje mieli mnóstwo codziennych obowiązków i w ostatnim czasie spędzali ze sobą znacznie mniej chwil niż wcześniej. Romantyczny spacer z ukochaną przy blasku księżyca? Bruce nie zamierzał odpuścić sobie takiej okazji. Nawet jeśli był to tylko krótki wypad do skrzynki pocztowej. Gdy wracali już do akademika, doszło między nimi do nieoczekiwanej kłótni i to takiej najzupełniej błahej, praktycznie bez poważnego powodu. Ona uważała, że opony w jego samochodzie mają zbyt mało powietrza. On był odmiennego zdania. Przechodzili właśnie obok uniwersyteckiego kościoła, gdy Arliss stwierdziła, że potrzebuje modlitwy, aby ochłonąć. Najlepiej w samotności. Bruce zdał sobie sprawę, że jeśli się na to nie zgodzi, tylko pogorszy całą sytuację. Zależało mu na zakończeniu tej bezsensownej kłótni, dlatego ustąpił. Tym bardziej, że doskonale wiedział, jak ważna w takich chwilach była dla niej wizyta w kościele i rozmowa z Bogiem. Arliss zapewniła go, że niedługo wróci. Sama. Nie chciała, aby po nią przychodził. Ani tym bardziej, żeby na nią czekał. Bruce był przeciwny, ale zgodził się. Odprowadził ją jeszcze wzrokiem do drewnianych drzwi ponad 100-letniej kaplicy. A gdy te się zamknęły, po tym jak jego żona weszła do środka, odszedł. Do domu miał kwadrans piechotą.
Wracając, pomyślał, że on także potrzebuje chwili samotności, aby się uspokoić. Spojrzał jeszcze na swój zegarek. Właśnie wybijała północ. Po dotarciu na miejsce nie mógł doczekać się jej powrotu. Był przekonany, że szybko się pogodzą. Tymczasem mijały kolejne minuty, a 19-latka wciąż nie wracała. Wiedział, że strażnik kampusu codziennie zamykał kościół koło północy. W pół do pierwszej Bruce zaczął się martwić. Żałował, że zostawił ją samą. W końcu postanowił, że po nią pójdzie. Cały czas próbował tłumaczyć sobie, że jego żonie nie mogło stać się nic złego. Może po drodze spotkała wracającą z imprezy koleżankę i trochę się zagadała? A może strażnik, widząc jak się modliła, pozwolił jej zostać w kaplicy trochę dłużej? Rozglądał się uważnie na boki, ale nigdzie jej nie zobaczył. Po dojściu do kościoła pociągnął za drzwi. Były zamknięte. Wtedy naprawdę zaczął się bać. Przez blisko 2 godziny szukał swojej żony na terenie całego kampusu. W tym czasie nie tylko nie spotkał swojej żony, ale także jakiejkolwiek innej osoby, którą mógłby zapytać, czy widziała szczupłą, młodą kobietę w okularach. Cała okolica była całkowicie wyludniona, a po Arliss nigdzie nie było nawet śladu. Pomyślał, że na pewno się minęli i teraz ona czekała na niego w domu. Wrócił więc do siebie i z przerażeniem stwierdził, że jego założenie było błędne. Odczekał jeszcze kilka chwil, ale o 3 w nocy uznał, że już czas poprosić o pomoc odpowiednie służby. O zaginięciu powiadomił policję. Choć oficer dyżurny nie był do końca przekonany, czy rzeczywiście doszło do zaginięcia, od razu przyjął zgłoszenie. Jednocześnie pod wskazany przez mężczyznę adres wysłał radiowóz. Po wysłuchaniu relacji przerażonego męża, policjanci pojechali do kościoła. Wokół budynku nie zauważyli niczego niepokojącego. Drzwi świątyni były zamknięte, dlatego uznali, że w środku na pewno nie było nikogo. Przeszukania okolicy nic nie dały. Po zaginionej nigdzie nie było śladu. Kwadrans przed 6 na posterunek policji zadzwonił strażnik kampusu. Stephen Crawford drżącym głosem powiadomił oficera dyżurnego, że tuż po otwarciu kościoła odkrył w nim zakrwawione zwłoki kobiety. Na miejsce natychmiast przybyli policjanci. Po wejściu do środka nie mieli wątpliwości, że doszło do zbrodni. Pierwszą przesłuchaną przez nas osobą był oczywiście strażnik. To on natknął się w kościele na jej ciało. Zeznał, że tuż przed północą widział wchodzącą do kościoła młodą kobietę. Nie zauważył jednak, aby z niego wychodziła, dlatego gdy 10 minut później postanowił zamknąć drzwi świątyni na klucz, zajrzał do środka, aby sprawdzić, czy wciąż tam była. Dla pewności krzyknął, pytając, czy ktokolwiek znajduje się w środku. Nikt mu nie odpowiedział, więc uznał, że budynek był już pusty. Na pytanie o okoliczności odkrycia zwłok odpowiedział, że gdy przed 6 przyszedł, aby otworzyć kościół, zauważył, że drzwi były uchylone. Zaskoczony wszedł ostrożnie do środka. Był przekonany, że w nocy doszło do włamania. Jednak zamiast śladów kradzieży spostrzegł ślady zbrodni. Strażnik przypomniał sobie, że wchodząca do kościoła kobieta była podobna do ofiary zbrodni. Nie był jednak w 100% przekonany, że faktycznie to była ona. Odpowiadając na wszystkie pytania, mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Pociły mu się dłonie, w wypowiadanych zdaniach robił bardzo długie pauzy. Pił dużo wody. Swoje reakcje tłumaczył szokiem i przerażeniem, jakiego doznał po odkryciu zwłok. Śledczy początkowo to rozumieli. Jednak po sprawdzeniu tego świadka okazało się, że w przeszłości był on jednym z nich. Kilka lat przepracował jako policjant. Przez jakiś czas służył także w armii. Osoba z takim doświadczeniem widziała w swoim życiu niejedno. Nie powinna więc doznawać aż tak wielkiego szoku na widok zwłok. Zapytali o to wprost. Usłyszeli, że on zawsze był takim wrażliwcem. Dlatego opuścił najpierw szeregi armii, a później policji. Został uniwersyteckim strażnikiem, ponieważ szukał znacznie mniej stresującej roboty. Śledczy mu uwierzyli.
przynajmniej na razie. Oględziny miejsca zbrodni wykazały, że sprawca wydostał się z kościoła, wyważając drzwi od wewnątrz. A to mogło oznaczać, że podobnie jak ofiara, wszedł do środka, gdy budynek był jeszcze otwarty. Czy do zbrodni doszło zanim strażnik zamknął świątynię? Czy dlatego 19-latka nie odpowiedziała, gdy krzyknięciem upewniał się, że wewnątrz nikogo nie było? A może to zabójca zmusił ją do zachowania ciszy? Wiele pytań wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Oględziny ciała tylko spotęgowały znaki zapytania. Przed śmiercią kobieta została brutalnie pobita. Była też duszona, na co wskazywały ślady na szyi. Nie to było jednak przyczyną jej zgonu. W tył głowy, tuż za lewym uchem, wbity miała szpikulec do lodu, którego rękojeść została odłamana. Nie znaleziono tej części na miejscu zbrodni. Zabójca musiał ją zabrać ze sobą. W miejsce intymne zabójca włożył ofierze blisko metrową gromnicę. Drugą świecę umieścił pomiędzy piersiami. Udało się na niej zabezpieczyć odcisk palca. Poddano go analizie, aby dowiedzieć się, czy mógł należeć do sprawcy. Obok ciała policjanci odkryli nasienie. Nagie od pasa w dół zwłoki leżały w charakterystycznej pozie, twarzą do góry po lewej stronie ołtarza. Ofiara miała ręce skrzyżowane na piersi. Jej nogi zostały szeroko rozłożone. Na nich sprawca ułożył spodnie kobiety. Uczynił to w taki sposób, że w połączeniu z nogami tworzyły rąb. Powstała w ten sposób figura przypominała wyglądem symbol masoński. Aby ustalić, kto był sprawcą tej okrutnej zbrodni, śledczy postanowili najpierw przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu ofiary. Jeden ze świadków zeznał, że para kłóciła się w pobliżu kościoła. Dlatego pierwszym podejrzanym został mąż ofiary. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci odnaleźli należącą do niego koszulkę. Były na niej ślady krwi. Mężczyzna próbował tłumaczyć, że to jego krew, że dzień wcześniej miał krwawienie z nosa. Śledczy nie uwierzyli i zabrali go na trwające ponad 2 godziny przesłuchanie. Informacja o odnalezieniu zwłok nie została jeszcze wtedy ujawniona przez policję. Śledczy postanowili nie zdradzać tej informacji nawet Bruce'owi, wciąż nieświadomemu, że został młodym wdowcem. Funkcjonariusze zamierzali najpierw sprawdzić jego reakcję na zadawane pytania związane z zaginięciem jego żony. Interesowała nas ich kłótnia oraz krew na jego ubraniu. On jednak na wszystkie pytania odpowiadał spokojnie i rzeczowo. Wydawał się być wiarygodny. Pod koniec przesłuchania postanowiliśmy go przycisnąć i trochę sprowokować. Zaczęliśmy mu sugerować, że to on stał za zniknięciem swojej żony. Zapytaliśmy wprost, czy ją zabił, a następnie zgłosił jej zaginięcie. Może zaszła w ciążę, a on nie chciał dziecka, a może miał romans i chciał się jej pozbyć, aby związać się ze swoją kochanką. Bruce w trakcie przesłuchania nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi. Zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, a nawet oburzał się na słowa policjantów, gdy próbowali zmusić go do przyznania się do winy. Jednocześnie uparcie odrzucał możliwość, że jego żona mogła już nie żyć. Gdy ostatecznie powiadomiono go o odnalezieniu ciała, mężczyzna załamał się. Jego rozpacz wydawała się policjantom szczera. Gdy otrzymał propozycję poddania się badaniu wykrywaczem kłamstw, natychmiast się zgodził. Odpowiadając na pytania, ani razu nie skłamał. Nie zabił żony, nie wiedział, gdzie jest jej ciało. Krew na jego koszulce nie należała do niej. Tą ostatnią odpowiedź szybko potwierdziły odpowiednie badania. Pobrane od niego odciski palców różniły się od tych znalezionych na miejscu zbrodni. Niedługo później mąż został definitywnie skreślony z listy podejrzanych. Ale jeśli nie on zabił, to kto? Tymczasem o makabrycznej zbrodni robiło się coraz głośniej. W sprawę tego zabójstwa zaangażowało się FBI. Agenci federalni opracowali profil psychologiczny mordercy. Sprawca jest samotnikiem z możliwą przeszłością wojskową.
aktywny głównie w nocy. Bardzo dobrze zna okolice miejsca zbrodni. Budzi powszechne zaufanie wśród ludzi. Prawdopodobnie nie było to jego pierwsze zabójstwo. Swoim ofiarom zabiera przedmioty osobiste, traktując je jako trofea. Czuje niepewność w kontaktach z kobietami. Możliwe skłonności nekrofilskie. Możliwa przeszłość wojskowa. Aktywność głównie nocą. Dobra znajomość okolicy miejsca zbrodni. Powszechne zaufanie. To wszystko pasowało do podejrzanego numer 2. Był nim strażnik, który odkrył zwłoki kobiety w kościele. Już wcześniej był on przesłuchiwany jako świadek. Tym razem na posterunek sprowadzono go w zupełnie innym charakterze. Stephen Crawford od niedawna pracował jako strażnik na terenie kampusu. Brał głównie nocki. Płacili za nie więcej niż za dniówki. A on potrzebował pieniędzy. Podczas przesłuchania zeznał, że patrolował właśnie okolice kaplicy, gdy tuż przed północą zauważył wchodzącą do świątyni kobietę. Właśnie o tej porze powinien zamknąć na klucz drzwi kościoła. Odczekał jednak 10 minut, aby dać jej szansę na krótką modlitwę. W tym czasie obszedł cały budynek dookoła, ale nie spostrzegł niczego podejrzanego. Kiedy wrócił pod drzwi, wsadził głowę do środka, aby zerknąć, czy już wyszła. Nigdzie jej jednak nie widział. Jeszcze krzyknął, aby upewnić się, że faktycznie nie było nikogo w środku. Nikt mu nie odpowiedział, więc zamknął drzwi na klucz, po czym poszedł na dalszy obchód. Wrócił w to miejsce 2 godziny później. Drzwi do świątyni były nadal zamknięte. W pobliżu nie natknął się na żadną podejrzanie wyglądającą osobę. Niczego dziwnego nie słyszał, niczego niepokojącego nie widział. W zasadzie była to bardzo spokojna noc. Pobrano jego odciski palców, jednak podobnie jak w przypadku męża ofiary, nie pasowały one do tych znalezionych na miejscu zbrodni. Standardowo strażnik został poproszony o poddanie się badaniu za pomocą wykrywacza kłamstw. Początkowo się zgodził, ale tuż przed samym badaniem zmienił zdanie. Kategorycznie odmówił, bez podania przyczyny. Jako że takie badanie było dobrowolne, miał do tego pełne prawo. Nie mogliśmy zrobić nic więcej. Podejrzenia to stanowczo za mało. Żadne dowody nie łączyły go ze zbrodnią. Nie mieliśmy więc podstaw do zdobycia nakazu aresztowania. Dlatego jeszcze tej samej nocy strażnik wrócił do swojego domu. Śledztwo wciąż trwało, ale detektywi nie byli w stanie wytypować kolejnych podejrzanych. Nie pomógł im świadek, który przechodząc obok kościoła pomiędzy godziną 12.15 a 12.30 w nocy usłyszał dobiegający ze środka dziwny dźwięk. Nie potrafił określić, czy był to kobiecy krzyk, czy może bardziej pisk. Zaniepokojony student podszedł pod drzwi kaplicy i przez chwilę nasłuchiwał. Jednak usłyszany wcześniej przez niego dźwięk już się nie powtórzył. Świadek uznał wtedy, że musiało mu się coś przesłyszeć, więc poszedł dalej. W tym czasie agenci FBI ustalili, że tamtej nocy w pobliżu kościoła znalazło się co najmniej 7 osób. Wszyscy zostali przesłuchani. Sprawdzono także ich odciski palców. I nic, zero powiązań. Szukając jakiegokolwiek tropu, próbowano powiązać śmierć Arliss z 3 innymi zabójstwami popełnionymi na terenie kampusu na przestrzeni 2 ostatnich lat. Na próżno. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Wtedy FBI postanowiło przyjrzeć się całej sprawie z nieco innej strony. Początkowo uznano, że charakterystyczne ułożenie ofiary miało na celu jedynie zmylenie śledczych i upozorowanie, że zabójstwa dokonał ktoś związany z masonami. Tym razem postanowiono poważnie podejść do tego tematu. O pomoc poproszono specjalistę w dziedzinie sekt i tajnych organizacji. Ekspert natychmiast wykluczył udział w zbrodni członków loży masońskiej. Zwrócił jednak uwagę, że ułożenie spodni na ciele ofiary bardziej przypominało tzw. heksagon unikursalny. Był to symbol telemy, religijno-filozoficznego systemu stworzonego w 1904 roku przez brytyjskiego okultystę i mistyka Alistaira Crowleya.
choć jego kontrowersyjne poglądy związane z gnostyckim kościołem katolickim nie były znane w Stanach, śledczy nie wykluczali, że zabójcą mógł być jakiś Brytyjczyk. Za tą teorią przemawiał jeszcze jeden dość niezwykły fakt. Otóż Crowley urodził się 12 października 1875 roku. Dokładnie tego samego dnia i miesiąca, z tym, że 99 lat później zamordowana została Arliss. Przypadek? Detektywi uważali, że nie. Jednak wnikliwe śledztwo nie wykazało absolutnie żadnych powiązań z religijną Telemą. Na wszelki wypadek postanowiono jeszcze spróbować powiązać zabójstwo z innymi sektami. Sataniści? Nie. Świątynia ludu wielebnego Jonesa? Nie. Gałąź Dawidowa? Także nie. Ostatecznie uznano, że sprawca, kimkolwiek był, próbował jedynie zmylić śledczych, posługując się symbolem, który gdzieś zobaczył lub o nim przeczytał. Jeśli nie członek sekty był odpowiedzialny za tę śmierć, to może ktoś z jej pracy. To także sprawdzano. Policjanci odwiedzili kancelarię prawną. Na miejscu dowiedzieli się o tajemniczym mężczyźnie, który dzień przed śmiercią Arliss odwiedził ją w pracy. Miał około 20 lat. Był blondynem o wysportowanej sylwetce. Rozmawiali ze sobą co najmniej przez kwadrans i nie była to miła rozmowa. Gdy mężczyzna ten już wyszedł, kobieta była bardzo zdenerwowana. Próbowaliśmy dowiedzieć się, z kim wtedy rozmawiała. Jednak żadna z zatrudnionych w kancelarii osób tego nie wiedziała. Nikt go nie znał. Nigdy wcześniej go tam nie było. Nie wiedział tego także mąż ofiary. Powiedział policjantom, że jego żona pracowała w tym miejscu dopiero od niedawna. Nie opowiadała mu o swoich kolegach i koleżankach z kancelarii. Nie chciała też, by odwiedzał ją w pracy. Nie wiedział dlaczego, ale ufał swojej żonie i nie podejrzewał jej o nic złego. Nie udało się ustalić tożsamości tego tajemniczego mężczyzny, a śledztwo znów utknęło w martwym punkcie. Tydzień po śmierci kobiety w jej rodzinnej miejscowości odbył się pogrzeb. Niedługo później ktoś zniszczył jej grób, wyrywając tabliczkę z imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wśród okolicznych mieszkańców zaczęły rodzić się plotki, że tego czynu dopuścił się zabójca. Czyżby morderca pochodził z tej samej miejscowości, co jego ofiara? Czy z jakiegoś powodu pojechał za nią aż do Kalifornii i tam czekał na odpowiedni moment, aby ją zabić? Czy był odrzuconym adoratorem? A może tajemniczym kochankiem, który na wieść o jej ślubie wpadł w szał i kierowany zazdrością postanowił się zemścić? Te plotki dotarły do policjantów. Sprawdzili ten trop. I podobnie jak w przypadku tych poprzednich, ten też okazał się ślepym zaułkiem. Zabójca z kościoła wciąż pozostawał na wolności. Tymczasem mijały kolejne lata. Nawet najbliżsi ofiary powoli tracili już nadzieję, że kiedykolwiek uda się rozwiązać zagadkę śmierci Arliss. Tylko ból i poczucie straty nie chciały ustąpić. Bruce poświęcił się medycynie i kilka lat później został cenionym psychiatrą. Nie związał się z żadną kobietą, a z palca nigdy nie ściągnął obrączki, którą podczas ślubnej ceremonii włożyła mu Arliss. Kilka lat później agenci federalni podjęli kolejną próbę rozwikłania sprawy. Tym razem postanowili przyjrzeć się grasującym w połowie lat 70. w Kalifornii seryjnym zabójcom. Jednak ten trop też okazał się nietrafiony. Ted Bundy miał alibi na ten dzień. David Berkowitz, czyli słynny syn Sama, choć wspominał o Arliss w jednym ze swoich listów, także nie mógł być sprawcą. Podobnie jak członkowie sekty Charlesa Mansona. Ostatecznie akta sprawy trafiły do szuflady z napisem nierozwiązane. Później nadszedł wiek XXI, a wraz z nim postęp, jaki dokonał się w kryminalistyce. Nowe możliwości znacznie ułatwiły pracę śledczym. Głównie za sprawą coraz doskonalszej możliwości badania i dopasowywania materiału genetycznego sprawców przestępstw. DNA okazało się prawdziwym wybawieniem dla organów ścigania. Nierozwiązane od dziesięcioleci sprawy w końcu doczekały się szczęśliwego zakończenia. Kolejni zabójcy, przyzwyczajeni do myśli, że stali się bezkarni, lądowali w więzieniach. Niektórzy z nich otrzymywali karę śmierci.
pojawiła się nowa nadzieja na schwytanie zabójcy z uniwersyteckiego kościoła. Pomóc miało nasienie sprawcy zabezpieczone na miejscu zbrodni. Śledztwo w tej sprawie ponownie otwarto, a cała dokumentacja trafiła do Wydziału Spraw Nierozwiązanych prokuratora okręgowego i biura szeryfa hrabstwa Santa Clara. Nowi detektywi przydzieleni do tej sprawy rozpoczęli swoją pracę od skreślenia nazwisk osób, które ćwierć wieku wcześniej znalazły się na policyjnej liście podejrzanych. Pomóc im miały badania DNA. W ten sposób wykluczono ówczesnego męża ofiary. Inne osoby także dobrowolnie zgodziły się na pobranie od nich próbek DNA. Wszystkie poza jedną. Śledczy nigdzie nie mogli znaleźć Stevena Crawforda, który w październiku 1974 roku, pracując jako strażnik na kampusie, odkrył ciało kobiety. Już dawno opuścił uniwersytet i nikt nie wiedział, dokąd się przeprowadził. W czerwcu 2018 roku śledczym w końcu udało się ustalić jego nowy adres. Niedługo później do drzwi jego mieszkania w apartamentowcu w kalifornijskim San Jose zapukali policjanci. Choć im otworzył, nie chciał z nimi rozmawiać. Uważał, że nie było o czym. Odmówił też dobrowolnego pobrania od niego próbki DNA. 72-latek stwierdził, że nie jest sprawcą i nie chce wracać do tej sprawy. Bez sądowego nakazu nie mogliśmy go do niczego zmusić, ale prawo nie zabraniało nam grzebania w jego śmieciach. W nieoznakowanym radiowozie obserwowaliśmy jego blok przez kilka dni, a gdy wreszcie wyszedł on z budynku, aby wyrzucić śmieci do osiedlowego pojemnika, zabraliśmy je. Od razu przekazaliśmy te rzeczy do policyjnego laboratorium. I to był strzał w dziesiątkę. Na kilku śmieciach znaleziono DNA. Podejrzany mieszkał samotnie, więc nie było wątpliwości, że znaleziony materiał biologiczny należał do niego. Niedługo później śledczy otrzymali wyniki badań. Nie pozostawiały wątpliwości. Zgodność 100%. Nasienie znalezione w październiku 1974 roku na miejscu zbrodni należało do ówczesnego uniwersyteckiego strażnika. Na tej podstawie policjanci uzyskali nakaz przeszukania jego domu. Dzień później ponownie go odwiedzili. Zapukali do drzwi. Nie otworzył im. Zamiast tego poprosił o kilka minut. Obiecał, że wyjdzie do nich, gdy tylko się ubierze. Funkcjonariusze wspaniałomyślnie się zgodzili. Jednak gdy ich czekanie zaczęło się przedłużać, stracili cierpliwość. Od zarządcy apartamentowca zdobyli zapasowy klucz. Gdy tylko otworzyli drzwi mieszkania, usłyszeli odgłos wystrzału z broni palnej. Wtedy wbiegli do środka. Kilka sekund później znaleźli martwego mężczyznę. Leżał na łóżku z raną postrzałową głowy. Domyślając się, w jakim celu tym razem odwiedzili go policjanci, były strażnik popełnił samobójstwo. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli książkę o zabójstwie Arliss Perry oraz kilka wyciętych z gazet artykułów na ten temat. Okazało się, że Crawford żywo interesował się sprawą, w której odgrywał główną rolę. Znaleziono także pożegnalny list. Napisał go prawdopodobnie tuż po tym, jak zapewnił policjantów, że do nich wyjdzie, gdy tylko się ubierze. Przyznał w nim, że podejrzewał, że jego schwytanie było tylko kwestią czasu. Zdawał sobie sprawę, że dzięki postępom w kryminalistyce, śledczym uda się wkrótce powiązać go z zabójstwem w kościele. Nie pomylił się. Treść całego listu nie została udostępniona opinii publicznej. Na konferencji prasowej szeryf hrabstwa oświadczył tylko dziennikarzom, że treść listu pożegnalnego była bardzo chaotyczna, co wskazywało, że był on pisany w pośpiechu. Nie zawierał jednoznacznego przyznania się sprawcy do winy, nie wyjaśnił on także prawdziwego motywu tego zabójstwa. Po 44 latach śledztwo w sprawie zabójstwa 19-letniej Arliss Perry zostało ostatecznie zamknięte. Choć wciąż w tej sprawie wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, najbliżsi ofiary poczuli ulgę i, jak sami przyznali w wywiadach prasowych, są wdzięczni policjantom, że po tak długim czasie udało im się znaleźć sprawcę. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Chrisa i Harego Bobonik, Bloody Ivy, 13 Unsolved Campus Murders, wydana w 2013 roku przez wydawnictwo Author House. Artykuł Jane Townsend,
The Case That Took 44 Years to Be Solved, Arlie Sperry, opublikowany na portalu Medium. Artykuł Brandy Thornlow, The Gruesome Murder of Arlie Sperry, opublikowany na portalu Medium. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Materiał z wiadomości telewizyjnych stacji KCTV 5 News, opublikowany na platformie YouTube 18 lutego 2021 roku. Wpis z forum internetowego Websloves z wypowiedziami Amber Cox, siostry ofiary. Artykuły z takich portali informacyjnych i gazet jak Daily Journal, Vocal, CBS News oraz Kansas City Star. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Wpisy z Twittera opublikowane w dniach 6 i 7 lipca 2018 roku przez policję z Newport Beach. Program telewizyjny 48 Hours, odcinek 144 pod tytułem Linda's Story, wyemitowany przez stację CBS 16 października 2021 roku. Artykuł naukowy Kazimiery Juszki i Karoliny Dominiki Dziedzic pod tytułem Kontrowersyjne nowe metody w kryminalistyce, opublikowany w czasopiśmie Studia prawnoustrojowe nr 55 z 2022 roku. Artykuły z takich portali jak Inside Edition, Daily Pilot i Heavy.